Długi weekend majowy, tak bardzo wyczekiwany przez wielu z nas. Planujemy też dłuższy odpoczynek, wyjazdy do różnych regionów Polski. No i właśnie, jakie ubrania trzeba zabrać? Innymi słowy, jaka pogoda czeka nas właśnie w weekend majowy? No i tutaj jeszcze jestem dosyć ostrożny, ponieważ cały czas mówimy o modelach meteorologicznych, to jeszcze nie są prognozy meteorologiczne, ale dobrą informacją jest to, że wszystkie modele mówią, że jednak na ten weekend ociepli się w porównaniu do tego, co właśnie będzie czekało nas środa, czwartek. I to jest na pewno dobra informacja. Jeszcze dwa dni temu modele pokazywały, że te wartości będą nawet powyżej 20 stopni Celsjusza. Dzisiaj już te modele tak nie mówią. Mówią, że tutaj wartości będą rzędu maksymalnie około 15 stopni, co nie jest źle, no ale niestety ten okres majówkowy, na razie mówię naprawdę bardzo ogólnie, bo to są dosyć ogólne prognozy, ale mówią, że jednak opady deszczu będą się pojawiały i na razie te wartości rzędu maksymalnie 15 stopni. Także no zobaczymy, jak to się będzie rozkręcać, ale widać, że to chłodne powietrze w kwietniu całkiem dobrze ma się nad naszym krajem. No i wychodzi na to, że ta końcówka będzie chłodna, a czy jednak ociepli się i dotrze do nas to cieplejsze powietrze z zachodu Europy? No tutaj jeszcze te prognozy nie są jednoznaczne, scenariusze są dosyć rozbieżne modeli, ale na razie widać, że około 15 stopni jednak przelotne opady deszczu pojawiać się będą. To ta pogoda nie będzie taka, jaką moglibyśmy sobie wymarzyć, ale jeżeli chodzi o regiony Polski, gdzie w majówkę będzie najładniejsza pogoda, to w kontekście naszych planów. No w tym momencie też dosyć trudno jest określić, bo naprawdę ten okres wyprzedzenia prognozy powyżej 7 dni, to tutaj ta dynamika jest pogody dosyć mocna. Ja bym powiedział tak, no generalnie majówka to jest dobry okres na spotkanie ze znajomymi, więc ta pogoda, czy ona będzie dobra, czy niedobra, to i tak na pewno będziemy się cieszyć z tego wolnego czasu. Natomiast no, myślę, że każdy znajdzie sobie coś na spędzenie tego czasu i tam, gdzie pojedzie, to ta pogoda będzie odpowiednia. Ale jednak trzeba się przygotować na to, że noce mogą być jeszcze chłodne i tutaj według wstępnych prognoz temperatury mogą oscylować te minimalne około 0 do 2-3 stopni, więc widać, że jednak te noce mogą być chłodniejsze. W dzień jednak będzie się ogrzewać. Ja myślę, że trzeba by było zabrać ze sobą cieplejsze ubranie, bo ono raczej się przyda, szczególnie jeżeli ktoś lubi poranne spacery, to wtedy jeszcze będzie rzeźko. W dzień, no myślę, że jeszcze jako tako, więc delikatna kurteczka. A rejon? Ja uwielbiam morze i nasze polskie Mazury, więc jeżeli miałbym coś polecić, to polecam właśnie te rejony. Natomiast jeżeli ktoś wybiera się na południe kraju, no to muszę powiedzieć, że tam są jeszcze warunki dobre do uprawiania zimowych sportów, bo cały czas na Kasprowym Wierchu mamy prawie 2 metry śniegu. Czyli każdy znajdzie coś rzeczywiście dla siebie. Ta majówka nie będzie może aż tak bardzo ciepła, ale pamiętajmy o tym, żeby rzeczywiście zabrać ciepłe ubrania.